Dobra, 3, 2, 1. Dobra, jestem na wizji, jestem. Witajcie moi widzowie. Od początku zacznę, że tamten poprzedni film został przeze mnie sprywatyzowany ze względu na to, na pewne rzeczy. I po prostu uznałem, że trochę jednak za ostro się tam potraktowałem, że za mocno, że strasznie po sobie tam jechałem. Ale postanowiłem nagrać ten film jeszcze raz i w skrócie wyjaśnić, o co mi właściwie chodzi. Więc tak, mianowicie, jeśli chodzi o tą całą sytuację, to mianowicie chodzi o to, że jak już mówiłem w tamtym filmie, bo jak mówiłem, to po prostu jechałem w tym filmie po sobie, po prostu jechałem ostro po sobie i mówiłem, że mówiąc, że mój głos jest totalnie beznadziejny i tak dalej. Co oczywiście cały czas podtrzymuję, że mój głos jest do niczego, ale o tym za chwilę. Mianowicie chodziło tam o to, że no, że po prostu użytkowniczka na Discordzie wysłała mi swój projekt, że scenariusz, czy po prostu wysłała mi po prostu prolog i tym podobne. No i po prostu powiedziała, że podoba jej się mój głos i że fajnie byłoby, gdybym zaangażował się w ten projekt. No i chodziło mniej więcej chodziło o to, że dobra, na początek powiem tak, że ostatecznie odpisałem jej, że no, w projekcie, że jeśli chodzi o to moje zaangażowanie, to tak czy siak po prostu mianowicie, że po prostu mogę spróbować, ale niczego nie mogę obiecać na 100%. Mianowicie chodziło w tamtym wideo o to, że po prostu, jakby to powiedzieć, że po prostu, no, że mój głos mi się w ogóle nie podoba i że po prostu ja za swój głos się strasznie krytykuję. Co pewnie już wiecie, że mój głos mi się w ogóle nie podoba. Nie podoba mi się to, jak brzmię, że mój głos jest taki trochę, tak powiem. No po prostu, że mój głos jest w ogóle beznadziejny i moim zdaniem w ogóle mój głos nie nadaje się do dubbingu. Oczywiście tam ująłem to oczywiście w bardziej ostrych słowach, oczywiście do siebie, nie do niej, no bo ja do niej nic nie mam osobiście. Ja bardzo ją lubię, tą użytkowniczkę, jest taka moja przyjaciółka. Ja bardzo ją lubię. I mianowicie nie jechałem tam po niej, po jej projekcie, tylko po prostu jechałem po sobie i po prostu strasznie mówiłem na siebie straszne rzeczy, na przykład coś takiego, że mam ochotę sobie, no wiadomo, tam te struny głosowe po prostu wyrwać z gardła czy coś. Nie zaprzeczam, że tak jest, ale po prostu mi się wydaje, że trochę za ostro się potraktowałem i chciałem po prostu sprostować parę rzeczy. Mianowicie nie mówiłem, że wyrwać sobie struny głosowe dosłownie, miałem na myśli po prostu taką przenośnię. I tak samo w przypadku tego nastolatka, co tam powiedziałem, że no, że nastolatek tam na wiadomo czym, że po prostu, że to też była tylko taka anegdotka. Nie miałem na serio na myśli, że nie miałem tutaj na myśli, że każdy nastolatek to, że jedzie na wiadomo czym, że wiadomo co robi. Nie chodziło mi w ogóle o to. Po prostu tylko porównałem tą sytuację do tego, co faktycznie. Po prostu porównałem swój głos do takiego głosu typowego nastolatka, który, że tak powiem, po prostu nie wie, co chce z sobą robić, że po prostu nie wie, nie ma pomysłu na życie i tym podobne. Mianowicie nie chodziło tutaj mi o nic złego, po prostu powiedziałem tylko, po prostu w dość ostrych słowach powiedziałem na siebie, po prostu w dość ostrych słowach, żebym powiedział, jak wygląda sytuacja. Oczywiście, jak już mówiłem, nie mówiłem tam ostro o tym projekcie czy coś, ponieważ projekt mi się podoba, jak najbardziej chcę się w niego zaangażować. Jednak mam obawy, jeśli chodzi o mój głos, czy mam mianowicie obawy o to, czy mój głos miałby po prostu, czy mój głos po prostu nadawałby się do tego i czy faktycznie mój głos nie sprawiłby, że ta seria, że ten komiks, czy cokolwiek ona tam chce robić z tym, jakiś film czy coś, czy nie ucierpiałby na tym film po prostu i opinię o tym filmie. Po prostu wiecie, ja po prostu jestem taki, że bardzo mocno się krytykuję za swój głos. Jestem bardzo krytycznie do siebie podchodzę, jak mi się coś nie uda, więc no, i to właściwie tyle, co miałem do powiedzenia, no. Tamten film sprywatyzowałem, ponieważ był zbyt ostry, jak dla mnie, za bardzo po sobie tam jechałem, zbyt po sobie jechałem, postanowiłem go sprywatyzować, a nawet usunąć. A czy się usunąć, myślę, że się da, aczkolwiek sprywatyzować póki co. No i cóż, myślę, że to tyle, co mogę powiedzieć. Jeszcze raz przepraszam za to, że w tamtym filmie się tak ostro traktowałem i że tak ostro jechałem po sobie, ale po prostu chciałem po prostu wyrazić w ten sposób emocje, które towarzyszą mi, kiedy słyszę swój głos na nagraniach czy coś. Tak czy siak, nie mówię nie. Jak już mówiłem, napisałem jej, że zobaczę, że mogę spróbować, ale że nic nie obiecuję. No i ona ostatecznie stwierdzi, czy mój głos się nadaje, czy nie. No i cóż, i to tyle, co miałem do powiedzenia. Na razie i do zobaczenia. Hej!